policja rygorystycznie podejdzie do zakrywania ust i nosa. Komendant główny policji, będziemy bardzo rygorystyczni. Będziemy bardzo rygorystycznie podchodzić do obowiązku zasłaniania ust i nosa, zapowiedział dziś komendant główny policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk. Generał. Inspektor. Szymczyk zwrócił uwagę, że do tej pory przepisy pozwalają na niezasłanianie twarzy i nosa ze względu na dysfunkcje wymienione w rozporządzeniu. W jego ocenie niestety jest to bardzo często nadużywane przez niektóre osoby. Od soboty trzeba będzie się wylegitymować zaświadczeniem potwierdzającym takie dolegliwości bądź dysfunkcje. Będziemy bardzo rygorystycznie podchodzić, jako funkcjonariusze, do obowiązku zasłaniania ust i nosa. Zapewnił szef policji. Szymczyk poinformował, że minionej doby funkcjonariusze odnotowali 2150 naruszeń obowiązków zakrywania ust i nosa w całym kraju. Wystawiono zaledwie 100 mandatów i około 50 wniosków o ukaranie. A więc blisko 2000 przypadków, to były tylko pouczenia. Nie przynosi to pożądanego efektu, bo od początku naszych działań 165 tysięcy przypadków łamania przepisu zobowiązującego nas do zakrywania ust i nosa zostało złamanych. Przekazał. Wyjaśnił, że w każdym przypadku naruszenia przepisów policjant będzie decydował, czy ograniczy się do pouczenia, nałoży mandat, wniosek o ukaranie lub wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego.